Tak, zawodnicy zaczęli przygotowanie już pod koniec sierpnia. Jak tylko obiekty sportowe zaczęły działać z początkiem września, zawodnicy trenowali do 3 treningów w tygodniu. W tym na przykład chodziliśmy na sparingi z osobami zdrowymi, czyli oni normalnie sparowali z zawodnikami, którzy przygotowują się na Puchar Polski, na Mistrzostwa Polski osób zdrowych. Także to wymagało od nich bardzo dużego wysiłku. Wspaniale ćwiczyli treningi siłowe, wspaniale robili biegowe. Naprawdę z wielką przyjemnością nam się pracowało z takimi zawodnikami, jakich ja mam w ataku, pani Paulina, jak mamy we dwójkę tutaj w ataku, to naprawdę sama przyjemność z takimi ludźmi pracować. No, nie byliśmy faworytami, jeszcze raz to powtórzę. Faworytami byli zdecydowanie Włosi, oni byli pewni, że wygrają, oni byli pewni. U nich troszeczkę to jest na innym też poziomie i finansowym i w ogóle, także oni, za tym musi być wynik i oni bardzo mocno się zdziwili, bo w kluczowych kategoriach wygrali Polacy i to wygrali nasi Elblążanie, nasi zawodnicy. Zdobyliście 10 medali, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 10 medali, 11 był drużynowy. 11 drużynowy. Spodziewaliście się takiego wyniku, czy liczyliście na ciut więcej? Nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku. Raczej spodziewałem się, że może być tych medali mniej. Wszyscy zawodnicy z reprezentacji Polski okazali się bardzo dobrze przygotowani. I od samego początku widać było, że nasi zawodnicy troszeczkę odstają od swoich przeciwników, nawet z reprezentacji Włoch. Dlaczego? Są lepiej przygotowani. Kto najbardziej zaskoczył pana jako trenera na tych mistrzostwach? Nie, no ja miałem, jeżeli chodzi o moich zawodników, to ja miałem bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Każdy z nich mógł wszystko zrobić. Spodziewałem się tego, że mógł wszystko zrobić. Nie chcę wyróżniać nawet jednego. Dlaczego? Bo oni wszyscy tak ciężko pracowali, że ci, co zdobyli brąz albo złoto, to naprawdę zasłużyli na szacunek. Nie chcę wyróżniać żadnego zawodnika, który z nich najbardziej powalczył, najlepiej. Nie. Tego nie podejmę się. Przed nami zawodnikami. Tak jak dzisiaj powiedziała pani Asia Cesarska, posypało się mnóstwo do nas zaproszeń. Zapraszają od razu, zaprosili już na turnieju Włosi od razu do siebie. Nadmienię tylko, że oni nie zapraszają byle kogo. Jeżeli zapraszają nas, to znaczy, że uważają, że trzeba z nami sparować, żeby znowu może wrócić na tytuł Mistrza Świata. I co? My od tamtego tygodnia dalej trenujemy. Nie mamy czasu na świętowanie. My mamy za półtora miesiąca turniej w Holandii, w którym będą startowały bardzo mocne reprezentacje Holandii, Niemiec, Anglii. To są bardzo mocne teamy. I nie możemy tam przyjechać po świętowaniu Mistrzostw Świata. My tam musimy być przygotowani i będziemy przygotowani. Finansowe na pewno tak, ale no co, no najtrudniejsza do nauki dla każdego zawodnika, czy jest to zawodnik niepełnosprawny, czy też zawodnik zdrowy, to technika. Nauczanie techniki jest bardzo trudne. Judo to techniczny sport. Wagowo też, siłowo, ale przede wszystkim techniczny. I ta technika, no trzeba dużo spędzić czasu, żeby ją wyszlifować, żeby ona później w walce działała, bo na treningu ona może działać, ale później w walce zastosować technikę w walce to jest bardzo trudna sprawa. Czego wam życzę?